Nie jest tak, że się nie wpisywałem. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po co chcemy zmieniać ustawę wiatrakową, skoro przy obecnej ustawie 10H energetyka wiatrowa w Polsce ma się dobrze? Przecież od 2018 do 2022 roku produkcja energii z farm wiatrowych wzrosła o 40%. Nie w ilości wiatraków jest problem. Problem jest w tym, że aby wiatraki mogły pracować, muszą być włączone do systemu energetycznego. Maksymalne moce z OZE, jakie może przyjąć system, to około 15 GW, a obecnie już zainstalowane moce OZE to ponad 22 GW. I już zaczynają się wyłączenia wiatraków, bo nadwyżka wynosi 7 GW. Koszt wyłączenia wiatraka to 600 zł za megawattogodzinę. I ten koszt będą płacić odbiorcy w opłacie przesyłowej. Zniesienie ograniczenia 10H spowoduje inwestycje w wiatraki, które i tak nie będą pracować, a trzeba będzie płacić właścicielom za niedostarczoną energię. Na tej ustawie... Dziękuję bardzo, pani poseł. Pan poseł...